Pilica. Rzeka mojego dzieciństwa. Tych najmłodszych lat. Tych bardzo, bardzo, bardzo szczenięcych. Mówiłem o tym już na innych filmach, będąc w innym miejscu. Pierwsze wędkowanie, pierwsze obozy, pierwsze ogniska. Jedne z pierwszych zdjęć. Właśnie nad jej brzegiem. Właśnie wpatrując się w ten leniwie płynący nurt. No dobra, ale dosyć tych rozmyślań, bo mamy film do nakręcenia. Jestem niedaleko przed zachodem. Tak więc witam. Dzisiaj, o czym dzisiaj będzie? Dzisiaj ciąg dalszy z poprzedniego filmu, czyli ciąg dalszy mojego monologu na temat tego, czy fotografia jest trudna. To, że jest łatwa, to już właśnie powiedziałem w poprzednim filmie. No ale właśnie teraz będzie ciąg dalszy. W dalszym ciągu opowiem o kilku takich rzeczach właśnie związanych z tym, jak początkujący ma podejść do tematu, żeby nie czuć się w tym świecie fotografii obco, żeby nie czuć się tak trochę nie na miejscu. No i oczywiście zrobimy sobie, no generalnie ja stąd tyłkę nie będę ruszał tutaj z tego miejsca, może parę kroków w jedną, parę kroków w drugą stronę, to się nie liczy. Zrobię kilka zdjęć, o których też opowiem, dlaczego tak, jak się właśnie przygotować do takich właśnie zdjęć nad rzeki, czym jest rzeka w fotografii. Zapraszam. Finalnie wszystko sprowadza się właśnie do tego. Nie do tego, żeby wyjść z lasu i dotrzeć nad rzekę, bo najczęściej właśnie kręcę filmy w lesie, no teraz jestem nad rzeką. Chodzi o to, że finalnie sprowadza się do tego, to czyli fotografia, sprowadza się do tego, że znamy swój temat zdjęcia, wiemy w jakim obszarze możemy się poruszać, wiemy kiedy przyjść po to zdjęcie, wiemy jak się naszykować, co należy ze sobą zabrać. I to jest właśnie to. To jest właśnie, to nie jest cel, to nie jest koniec wędrówki, to jest dotarcie do etapu, w którym rzeczy, które kiedyś truły umysł, odeszły w zapomnienie. Stają się takim wspomnieniem, które wywołuje uśmiech, takie rzeczy. Wrócimy do tego. Lubię to. Lubię to i to lubię bardzo. Co konkretnie? Ten spokój, jaki tutaj panuje. Cisza. Zaczyna się wiosna. Są właściwie jedyne ptaki gdzieś tam. Głosy pojedynczych, przechodzących ludzi, którzy są gdzieś tam w oddali na ścieżce. Jest koniec dnia. Rozpoczyna się zachód. I myślę, że to jest idealny właśnie moment, żeby na spokojnie przygotować się do zrobienia zdjęcia. No i oczywiście to zdjęcie finalnie zrobić. No ja jestem przygotowany, jest aparat na statywie, statyw ustawiony względnie nisko. Niska perspektywa tutaj w tym konkretnym miejscu pozwala mi na uzyskanie odpowiedniej takiej do odpowiedniego wyskalowania tego widoku, który właśnie chcę ująć. Tutaj bez żadnego ryzyka i bez problemu mogę użyć właśnie filtra połówkowego, czyli już hajda właśnie jest na obiektywie, no i będzie robić swoją robotę. Pamiętam te czasy, gdy no, nie wiedziało się tego wszystkiego, nie wiedziało się, jak się zabrać do zrobienia zdjęć, jak ustawić aparat, jak zrobić wszystko, cokolwiek wkoło tego, żeby to miało jakiś wygląd, żeby to się sklejało.
pamiętam to. Pamiętam masę błędów, które się popełniło i tą frustrację właśnie później, że raz nie wyszło, drugi raz nie wyszło, trzeci raz nie wyszło. I powiem Wam, że jest to w sumie jak najbardziej normalne. Ta frustracja, niepowodzenia, błędy są w fotografii czymś normalnym. I też właśnie z tego punktu widzenia mogłoby się wydawać, że fotografia jest trudna. A jeszcze biorąc pod uwagę to, że no właśnie, kolejny błąd, który popełnia początkujący, to jest porównywanie siebie, kurczę, niewygodnie mi trochę, o, teraz będzie lepiej, porównywanie siebie, swoich prac z pracami innych fotografów, z pracami fotografów, można powiedzieć, no z wyższej półki, którzy znów pewne kroki mieli daleko, daleko do przodu. Oni już wiedzieli, oni umieli, ja nie umiałem. Ja patrząc na te zdjęcia, ja dochodziłem nawet do takiego wniosku, żeby, czy może to zostawić, bo ja się do tego nie nadaję. No nie, właśnie to było złe podejście. Bo to nie jest to, że mi zdjęcia nie wychodzą, to ja się nie nadaję. Jeżeli coś mi nie wychodzi, to znaczy, że popełniam gdzieś jakiś błąd. A skoro popełniam błąd, to znaczy, że muszę go po pierwsze zdiagnozować, a diagnoza błędu to jest już pół sukcesu, a po drugie muszę go w jakiś sposób wyeliminować. Nie powiem, że się udało, bo słowo udało się to jest fart szczęście, coś takiego niewymiernego. Po prostu to zrobiłem. Wyeliminowałem swoje błędy. Jeszcze nie wszystkie oczywiście. Jeszcze ich masa przede mną. Cała masa. Ale masa też sukcesów. Pięknie to. Szeroki kąt. Ten słynny właśnie pisany z angielskiego skrótu, z angielskich trzech wyrazów ultra wide angle, czyli ten UWA słynny, tak? Gdzie kiedyś w ogóle nie wiedziałem, o co chodzi, to tu jest to UWA, tak? A właśnie okazało się, że to chodzi o ultra szeroki kąt. Był taki czas, gdy dotarło do mnie, że jeżeli chcę robić krajobrazy właśnie, kadrując szeroko, tak jak to mówił jeden z moich znajomych, od lasa do lasa, to byłoby dobrze, gdybym jednak w taki obiektyw się wyposażył. O takim zakresie ogniskowym, dostosowanym oczywiście do mojej matrycy. No w tej chwili jest to u mnie obiektyw kanonowski F1635 ze światłem F4. Dla mnie, jeżeli chodzi o wydatek, bo kupiłem go nowego, on kosztował masakrycznie dużo, naprawdę. Generalnie no, fotografia, jeżeli chodzi o ten lepszy jakościowo sprzęt, nie jest to rzecz tania, to są rzeczy bardzo drogie. Oczywiście można było pójść po taniości, pozostać się przy matrycy APS-C i kupić na przykład zakres 10-18, 10-22, w Canonie 10-20 Sigmy, czy też właśnie 10 bodajże 18 to Kiny, jest taki obiektyw. I jeżeli chodzi o zachowanie kąta, miałbym dokładnie to samo. I tutaj od razu zwrócę uwagę, jeżeli początkujący decydowałby się na zakup właśnie tej opcji, nie popełni błędu. Oczywiście tutaj mówiąc o obiektywach o lepszej jakości, z pewnością są obiektywy, które właściwości optyczne mają lepsze i są takie obiektywy, które właściwości optyczne mają gorsze. Nie oznacza to jednak, że te drugie obiektywy są z góry skazane na niepowodzenie, że te drugie obiektywy się do niczego nie nadają. Jak najbardziej się nadają. Chodzi o to, że obiektywy o większych, o lepszych właściwościach optycznych mają zwyczajnie szersze zastosowanie, jeżeli chodzi o choćby o przygotowanie zdjęcia do druku, tak? Większy format wydruku z takim obiektywem jak najbardziej idzie w parze. Wykonywanie właśnie zdjęć takim obiektywem. Natomiast nawet właśnie obiektywy półkę niżej, jeżeli ktoś wykonuje zdjęcia dla własnych potrzeb, robi fotografie dla siebie, to jak najbardziej takie coś ma sens. Zakup takiego czegoś, bo generalnie właśnie, to już nieraz mówiłem, fotografia ma nas cieszyć. Fotografia ma nam dawać tą radość.
A żeby dawała radość, powiem właśnie tutaj o takich dwóch rzeczach. W poprzednim filmie powiedziałem o chęci, że osoba, która chce zająć się fotografią, no przede wszystkim musi tego chcieć. No i jest to jak najbardziej rozsądne, tak? Oczywiście za tą chęcią musi iść nie tylko to, że ja chcę robić zdjęcia, bo nagle by się okazało, że idzie w tym wszystkim... Teraz uważajcie, bo tego nie wyczytacie w żadnym słowniku. Słomianość zapału. Czujecie? Słomianość zapału. Sam to przez chwilę wymyśliłem. Idzie słomiany zapał. No i na tym właśnie te chęci się kończą. No bo no, trzeba rano wstać, no bo to, no bo tamto, bo się trzeba czegoś nauczyć wreszcie, tak? Bo kurde, jakie to wszystko drugie jest. Powiem wam, że niektóre osoby, oczywiście mówię tutaj o osobach, które dopiero wchodzą w ten świat fotografii, nawet widząc obiektywy relatywnie tańsze i tak twierdzą, że te obiektywy są drogie. I jak najbardziej mają rację. Fotografia do najtańszych nigdy nie należała. Może być taniej, drożej, ale w zakresie cen sprzętu. Natomiast generalnie no, fotografia do tanich pasji nie należała nigdy. I tutaj właśnie tu jest to chcę. Czyli ja chcę sobie odłożyć, chcę się temu poświęcić, tak? Chcę odkładać, chcę sobie kupić sprzęt, który pozwoli mi na wykonywanie zdjęć, które dadzą mi zadowolenie, chęć. Zdrowy rozsądek. Zdrowy rozsądek, coś o czym no, nie mówiłem w swoich filmach, natomiast ten zdrowy rozsądek, jak ma się do fotografii? Do fotografii ma się tak, że przede wszystkim na początku myślimy zdroworozsądkowo, czyli że trzeba mieć tą świadomość, że czegoś się nie umie, czegoś się nie wie. A w związku z tym, że czegoś się nie umie, czegoś się nie wie, to czegoś się dobrze nie zrobi, tak? Zrobi się z błędami, zrobi się trochę gorzej. I tutaj właśnie znów dochodzi temat, o którym powiedziałem jakiś czas temu w tym filmie. Dla jasności, temat porównań. No gdzie porównywać siebie, mając tam ten 2-3-miesięczny staż, do kogoś, kto już zęby zjadł na fotografii, do kogoś, kto naprawdę już kupę zdjęć wystrzelił, zrobi to swoje słynne 10 tysięcy pomyłek, napierniczył kilometrów z aparatem, zjechał pół świata lub też zna własne okolice jak własną kieszeń. I tutaj właśnie porównywanie swoich zdjęć, a no bo on ma takie, a ja mam takie, to jest tak nie na miejscu. I to jest właśnie, to jest myślenie niezdroworozsądkowe, bo takie myślenie godzi znowuż w chęci. To zabija chęć. Mówiąc inaczej, to podcina skrzydła. To właśnie podcina skrzydła, to sprawia, że gdzieś tam ta fotografia odchodzi gdzieś na bok, tak? Dochodzi nawet do rezygnacji sprzedaży sprzętu, bo mi nie poszło. Dlatego ja powiem wam, że mnie bardzo cieszą takie komentarze pod filmami, jeżeli ja czytam, że ktoś po obejrzeniu mojego filmu, że chciałby wrócić do tej fotografii. Bo mnie cieszy to przede wszystkim, że mnie się udaje dotrzeć do ludzi. Tym, co mówię, zdjęciami, które robią. Staram się wreszcie, właśnie, ja nie wyjeżdżam nie wiadomo gdzie. Ja tutaj jestem najczęściej w promieniu 10 km od miejsca, w którym mieszkam. No niestety, no nie mogę być dalej. Są pewne uwarunkowania, które trzymają mnie tutaj, gdzie jestem. Tym niemniej staram się wykorzystać swój wolny czas i miejsca, które mam. A miejsca mam niebanalne, naprawdę. Nawet jeżeli to jest prosta rzeka, jeżeli to są rezerwaty, w których już chyba we wszystkich byłem, tutaj w naszych rezerwatach dookoła, to staram się jednak po pierwsze wykorzystać warunki, wykorzystać miejsca i wykorzystać czas dla siebie. Bo fotografia daje jeszcze tego bonusa, że z chwilą, gdy poczynimy postępy, poczujemy to w głowie. Naprawdę poczujemy tą ulgę, poczujemy tą endorfinę. I tutaj właśnie zdrowy rozsądek nakazywałby jednak podejść do tego wszystkiego na zimno. Nie angażować się w swoje błędy osobiście, tylko analizować. Analizować. Jezus Maria, ja wiem, że to się prosto mówi. Ja bardzo dobrze wiem o tym, bo ja to wszystko przerabiałem i ja znam tą frustrację i to wszystko, te wszystkie błędy, o których mówię. I ja mam tego świadomość, że to, o czym mówię, że tak naprawdę ktoś posłucha
i nic z tym nie zrobi. Nie to, że świadomie nic z tym nie zrobi, ale popełni dokładnie te same błędy, o których przed chwilą mówiłem. Czyli zacznie porównywać siebie do innych, zacznie grymasić nad własnym aparatem, że no zdjęcia mi nie wychodzą, bo mam taki, a taki aparat, bo coś tam jest drogie, mnie nie stać. No ja nie, słuchajcie, ja to rozumiem, że kogoś może na coś nie stać. Mnie też nie było stać, naprawdę. Nie jestem jakimś tam majętnym, zamożnym człowiekiem, nie zarabiam nie wiadomo ile. Natomiast ja wiedziałem, że oszczędzając, odkładając, że w końcu do czegoś dojdę, na coś sobie pozwolę. No i zadziałało. I tutaj co? Tutaj jeszcze przewija się taki temat, takie słowo, które nazywa się cierpliwość. Z cierpliwością w parze idzie coś jeszcze, o tym za chwilę powiem. To właśnie cierpliwość, jeżeli ktoś okazuje tą cierpliwość w fotografii, tak? Czyli panuje nad swoimi emocjami na tyle, żeby nie dać się ponieść tym właśnie błędom, które niszczą wszystko, tak? Jeżeli ktoś właśnie okazuje cierpliwość, to wtedy właśnie osiąga rezultaty. Analizuje własne błędy, poprawia te błędy, wyciąga wnioski z tego, co robi. No i znów właściwie mogę powiedzieć dokładnie to samo, o czym mówiłem wcześniej. No mnie jest łatwo mówić z pozycji kogoś, kto już to przeszedł. Natomiast ktoś, kto tego nie przeszedł, ale to jest, powiem Wam też to, że ludzie zajmujący się fotografią, początkujący, bardzo często chcą efektu od razu. To jest zgubne. I tu jest znów brak zdrowego rozsądku. Zdrowy rozsądek, ten zimny prysznic na głowę. No nie ma czegoś takiego. No nie ma czegoś takiego, że chłop posieje ziarno w jakimś tam miesiącu, a tydzień później będą żniwa. No nie ma czegoś takiego. Wszystko wymaga swojego czasu. Oczywiście w odniesieniu do nauki fotografii ten czas jest niemierzalny, bo to wszystko zależy od tego, ile czasu jest człowiek w stanie poświęcić tej fotografii i wreszcie jaka jest jego zdolność pojmowania. To też jest ważne. Jedna osoba uczy się szybciej, inna uczy się wolniej. Jedna czuje tą fotografię bardzo mocno, tak, tymi swoimi emocjami, swoim sercem, swoim umysłem. Inna będzie czuła trochę inaczej. I tutaj to też ma wpływ na to, jak my te zdjęcia będziemy robić, jak nam to będzie szło. Natomiast cierpliwość, okazanie cierpliwości zawsze będzie tą wskazówką, która będzie prowadziła do celu. I tutaj znów przyszła kolejna świadomość jednej rzeczy. Wiem, że gadanie przez internet do kogoś może być sposobem nieskutecznym do końca. Że jednak nic nie zastąpi bezpośredniego kontaktu vis-a-vis z żywym człowiekiem. Dlatego myślę, że właśnie na tym polegał, gdy jeszcze właśnie prowadziłem, myślę, że na tym polegał sukces moich kursów i warsztatów. Ten właśnie bezpośredni kontakt, poświęcenie czasu danym osobom pozwalało na to, żebyśmy się dogadali, rozumieli lepiej, bo gdzieś ja pamiętam tych ludzi, pamiętam ich reakcje, pamiętam wręcz laików, którzy no, mieli te aparaty, oni chcieli robić zdjęcia, mieli ten. Oni byli pełni zapału, ale tego słomianego, a jednak udało mi się ich, lepiej lub gorzej, naprowadzić na tą właściwą ścieżkę. Oczywiście lepiej lub gorzej, nie to, że ja umywam od tego ręce, ale mówię, pojmowanie. Dużo zależy od tego, jak kto pojmuje dany temat. To jest naprawdę bardzo dużo. I tutaj no ja mam też świadomość tego, że no tego nie zastąpi nic. No ale no w tej chwili możemy widzieć się tylko w taki sposób, czyli wy mnie będziecie widzieć wtedy, gdy będziecie oglądać film, a ja was nie widzę w ogóle. Co najwyżej mogę czytać wasze komentarze i bardzo dobrze, że są. I bardzo dobrze właśnie, że są sugestie, że są uwagi, że ktoś coś pisze na przykład o czymś, że coś mogłoby być inne, inaczej. Ja staram się do tego
Ja się staram do tego odnieść, jakoś ustosunkować, nadać temu taki właśnie tok, żeby, no żeby jednak, żeby ten kanon swój polepszać, tak? Oczywiście też nie jest tak, że będę reagował na każde piśnięcie, bo znów kolejna prawda stara jak świat, nie dogodzi się każdemu, nie ma takiej możliwości. Tym niemniej, no, z mojej strony takie zapewnienie, że ja będę starał się robić to, co robię najlepiej, jak potrafię. I myślę, że się dogadamy. I myślę, że się dogadamy nie lepiej czy gorzej, tylko dogadamy się lepiej. No i kończy się dzionek. Nie wiem, chyba jakiegoś specjalnie spektakularnego zachodu nie będzie. Ale w sumie dla mnie ważne jest, że i tak udało mi się przejść, że jestem, że coś widzę. Chociaż to nigdy nie jest do końca przesądzone, bo generalnie kolory potrafią się pojawić na niebie nawet po schowaniu się tarczy słonecznej za horyzont, który widzimy, tak? No, ja akurat teraz widzę tutaj linię drzew gdzieś tam w oddali, no i tam widzę chmura, pod tą chmurą jakiś mały przesmyk jest. I jeszcze właśnie jest szansa, taka mała szansa na to, że gdzieś tam od dołu, jak słońce zaświeci, a kilka razy udało mi się takie coś zaobserwować, że słońce, które zaświeciło od dołu, mimo tego, że ja już go nie widziałem, było gdzieś tam właśnie poza tym moim widzialnym horyzontem, ale słońce gdzieś tam się przebiło i nagle okazało się, że całe niebo zaświeciło takim rubinowym, czerwonym kolorem. To jest właśnie przedostatni kolor zachodu, bo ostatnim kolorem są róże. Chmury mają taki różowy odcień i później wchodzą już szarości, czyli wiadomo, że tam już światła żadnego nie ma, tam już nic nie przechodzi i w tym momencie można powiedzieć, że ten dzień się kończy. W tej chwili słońce ma taki jasny pomarańczowy kolor, czyli gdzieś tam ono jeszcze będzie schodzić na dół przez jakiś czas i no myślę, że jeszcze to się zadzieje. Dlaczego? Dlatego też jeszcze przez pewien czas właśnie tutaj poczekam. Może zadzieje się właśnie coś fajnego na tym niebie. I oprócz zdjęć, które już wykonałem, właśnie będę miał jeszcze zdjęcia no, ładniejsze. Powiem nieco o samym ustawieniu aparatu. Tutaj nie mam na myśli parametrów technicznych. W krajobrazie generalnie to się pokrywa. To, u mnie to jest zawsze między przysłoną F7.1 a F10. Staram się na takich wartościach pracować. Jeżeli jestem na statywie, wiadomo, że mam w miarę, no, z reguły najniższe ISO. Czasem rzadko jest to ISO 200. Najczęściej jednak jest to ISO 100. Czas oczywiście dobieram do ekspozycji taką, jaką chcę, żeby zdjęcie było zapisane w takiej właśnie ekspozycji. I tutaj właśnie zależna jest moja korekta, czy ma być to korekta na plus, czy korekta na minus. Dlatego ten czas nie jest stały i podawanie tutaj wartości być może nawet trochę mijałoby się z celem. Bo efekty, które będę chciał uzyskać, mogą być naprawdę różne. Mogę chcieć na przykład zrobić kontrę przy pięknym czerwonym niebie. Ja mogę chcieć wyczernić na przykład inne partie zdjęcia i wtedy ta właśnie ekspozycja względem czasu też będzie wyglądała inaczej. Natomiast chciałem tutaj powiedzieć o samym ustawieniu aparatu względem objęcia kadru. Takim właśnie jednym z błędów początkującego jest to, żeby zawsze celować tym aparatem w centrum, tak? Tutaj w tym przypadku, w przypadku rzeki, musiałbym celować gdzieś tam właśnie pod linię brzegu, która jest po drugiej stronie tam za zakrętem. No, w tej sytuacji oczywiście pokazałbym rzekę, pokazałbym niebo. W całości niebo bez mała, natomiast obciąłbym sobie tutaj fragment rzeki, który jest przede mną. Nie wyglądałoby to najlepiej. O wiele lepiej jest skierować zwyczajnie aparat w dół, żeby objąć sobie, tak jak jestem tutaj, mam piękne zakole. Mam piękny zakręt.
I o wiele lepiej jest zwyczajnie skierować aparat w dół, żeby objąć sobie cały ten zakręt tutaj razem z drzewami, ująć sobie tamten drugi brzeg, ten z zakrętem właśnie, o którym przed chwilą mówiłem. Tutaj fragment tego brzegu, który mam przed sobą. No i oczywiście wejdzie nam wtedy mniej więcej, zgodnie ze sztuką kadrowania, mniej więcej ta 1/3 kadru będzie zajęta przez niebo i można powiedzieć, że jest to zdjęcie wykonane poprawnie i jeżeli początkujący będzie szedł tą ścieżką, tą drogą, nie popełni błędu absolutnie, nie będzie można powiedzieć o jego zdjęciach, że są nudne, bo stosuje trójpodział. Wcale nie. Trójpodział jest świetnym wyjściem do dalszego rozwoju, do dalszej kreatywności, żeby te zdjęcia wyglądały lepiej. Natomiast tak jak właśnie powiedziałem, nie należy się sugerować tym, że na przykład w wielu korpusach, no tutaj powiem o korpusach Canona, jest 9 punktów do ustawienia ostrości, czy też 11 punktów. I nie jest tak, że za każdym razem trzeba się sugerować tym punktem centralnym. Ja Wam powiem, że korzystając właśnie, fotografując ze statywu, bardzo często używam trybu podglądu na żywo. I to właśnie to pomaga mi w ustawieniu kadru. Oczywiście mógłbym korzystać z wizjera jak najbardziej. Poradziłbym sobie z tym, bo miałem aparaty, które tego trybu podglądu na żywo nie miały i jednak robiłem zdjęcia, czyli no, można da się, tak? Skoro mam coś, co mi pomaga, dlaczego mam z tego nie skorzystać? Technika jest dla ludzi, można powiedzieć, i nowości jak najbardziej są dla ludzi. Oczywiście po wszystko sięgamy z sensem, wtedy kiedy potrzeba, no i oczywiście z głową. Słońce nam się schowało, w ogóle. Widzę ostatnie takie żółtawe, nie żółte, pomarańczowe kolorki, takie blade pomarańcz. Zobaczymy. Jeżeli za chwilę się nic nie zadzieje, to chyba nic już więcej z tego nie będzie. No cóż, dałem sobie czas słońcu, ale chyba dzisiaj nic ponadto, co już mam, mieć nie będę. Może jeszcze zrobię kilka ujęć na drugą stronę, które oczywiście pokażę Wam tradycyjnie na koniec filmu. Natomiast myślę, że na spektakularne zachody w tym miejscu przyjdzie jeszcze czas. Wtedy i brzeg będzie wyglądał o wiele ładniej. Dzisiaj nie wygląda to zbyt atrakcyjnie. Jest jeszcze zeszłoroczna, sucha trawa. Wszystko jest zbuchtowane przez dziki. Ja znam to miejsce, bo nieraz tu przychodziłem i wiem, że właśnie wiosna, lato to są naprawdę... To jest czas, gdy no jest tutaj przecudnie, przepięknie. Drzewa w liściach i w ogóle ptaki i wszystko. Pięknie, super, hiper. No cóż, czy fotografia jest trudna? No nie. Tylko że no znów mówię to z punktu osoby, która ma doświadczenie, tak? Która już coś tam przeszła, przeżyła. No i na podstawie tego właśnie mówię to, co mówią. Ale możecie wierzyć mi na słowo. Fotografia nie jest trudna. Opanowanie podstaw, opanowanie aparatu, wreszcie wyzwolenie własnej kreatywności nie jest w tej dziedzinie niczym trudnym. Warunek jest jeden. Trzeba chcieć to robić, okazać temu cierpliwość. I z cierpliwością idzie jeszcze jedna rzecz. A zdrowy rozsądek właśnie, którą mówiłem wcześniej, jak najbardziej, ale z cierpliwością w parze idzie jeszcze jedna rzecz. Okazać temu szacunek, temu co się robi. Sobie, własnej osobie, własnemu zajęciu, własnym pieniądzom. Otoczeniu, w którym się jest. Gdy to wszystko, gdy te wszystkie elementy zagrają, nagle wszystko okazuje się proste. Macie pytania? Piszcie w komentarzach. A tymczasem dzięki, że jesteście. Trzymajcie się. Do następnego filmiku. Cześć.